Nabucco jest kwintesencją opery jako gatunku w ogóle. Jest to, jak wiemy, jedna z pierwszych oper napisanych przez Giuseppe Verdiego. Jest tam młodzieńczy duch, jest tam mnóstwo przepięknej harmonii. To są znakomicie napisane i poprowadzone chóry. I mimo to, że wydaje się, że historia, która się tam dzieje, jest z zamierzchłych czasów, bo przecież ponad 500 lat przed narodzeniem Chrystusa, że nas zupełnie to nie dotyczy, ale jednak oprócz tej warstwy muzycznej, o której mówiłem, cały czas znajduje w nim, w libretto, nawiązanie do dzisiejszych czasów. Tutaj muszę podziękować moim współpracownikom, czyli scenografowi Mariuszowi Napierale i Małgosi Słoniowskiej, odpowiedzialnej za kostiumy. Kostiumy nawiązują idealnie do czasów, w których się ta historia dzieje, ale już scenografia jest jakby zamkniętym kubem, który ogranicza bohaterów naszego spektaklu. Każdy system tworzą ludzie. Ta rządza władzy jest przede wszystkim jakby punktem, który pcha ludzi do tego, aby tworzyć system. To jest też walka dobra ze złem. I to są te punkty, które właśnie chciałbym pokazać w naszym przedstawieniu, że każdy system dochodzi do pewnego momentu, w którym już nie ma racji bytu, w którym nie ma możliwości trwania dalej i bardzo często jest tak, że nagle się kończy. Że nagle się kończy i jednak mimo, że nikt nie dawał szansy dobru na zwycięstwo, jednak to dobro zwycięża. Chciałbym przekazać Państwu, że dobra nie można utożsamiać ze słabością, więc zawsze warto, mimo że wydaje się, że się nie opłaca, ale zawsze warto być dobrym. W 2012 roku rzeczywiście miałem pierwszy raz do czynienia z Nabuckiem jako reżyser, ale też jako śpiewak. Kreowałem wtedy partię Ismaela, tak jak mówimy, reżyserowałem go wtedy, ten spektakl również. I nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czy jest łatwiej, czy jest trudniej. Bo na pewno jest trudniej, jeśli chodzi o samą realizację, ponieważ no, trzeba pilnować całego spektaklu, całej machiny reżysersko-logistycznej jako reżyser, a z drugiej strony no, też trzeba dać z siebie wszystko, co najlepsze, jeśli chodzi o stronę wokalną i aktorską. Więc no, nie rozstrzygnę i nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, na pewno jest to fascynujące. To jest dobre pytanie, jeśli chodzi o to, czy opery nazwane klasyczne, czyli tutaj mówimy o operach Verdiego, Pucciniego, czy Bizeta, czy teatr operowy, czy inscenizacje powinny iść w stronę zupełnie nowego odkrywania reżyserii. Ja jestem sceptyczny co do jakby na siłę przenoszenia spektakli w inne czasy, niż zapisali to twórcy. Ale też rozumiem, że jest część publiczności i co za tym idzie oczywiście też realizatorów, reżyserów, którzy szukają nowych klimatów, nowych spojrzeń na libretta i ja tego nie neguję. Jeżeli mamy w librecie, dokładnie w dialogach też konkretne nazwy, konkretne sytuacje, które jednoznacznie kojarzą się z czasem, którym są, no to ja jestem jednak za tym, żeby próbować się dostosować do tego. Oczywiście mieszając, dodając pewne elementy, których też odważyłem się wprowadzić. Jednak jestem zwolennikiem bardziej klasycznego spojrzenia, przynajmniej na te filary operowe, jakim jest niewątpliwie Nabucco. Logiczny wywód reżysera, czyli logicznie poprowadzona akcja na scenie, historia jest najważniejsza. Tak? Czy rzeczywiście Nabucco wjeżdża na koniu czy na motorze?
czy Carmen wjeżdża Mercedesem na scenę, czy dyliżansem, to już jest w tej chwili mniej ważne, ale rzeczywiście ważne jest to, żeby ta relacja między ludźmi była prawdziwa i ta historia, którą zapisał librecista i oczywiście kompozytor, no, była odzwierciedlona na scenie. Nasz Nabucco nie wiedzie ani motorem, ani samochodem, nie wiedzie nawet konno, ale jeżeli wyjdą Państwo po spektaklu jakby z nowymi przemyśleniami, z nadzieją na to, że jednak można zło dobrem zwyciężyć, to będzie dla mnie największą nagrodą.